Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościmy panią dr Dorotę Radziszewską, ordynatora oddziału nefrologii w Szpitalu Górniczym w Wałbrzychu, a oprócz tego pani doktor jest wiceprezesem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Witam panią serdecznie. Witam państwa. Pani doktor, mam taką nadzieję, że pani nam wyjaśni, co się wydarzyło w polskiej służbie zdrowia na przełomie roku 2014 i 2015, bo ludzie wiedzą tylko tyle, że były kłótnie z ministrem zdrowia, że były zamknięte gabinety lekarskie, a teraz są otwarte. Ale z czego wyniknęła ta awantura? To naprawdę bardzo trudno jest się dowiedzieć, bo właściwie żadna ze stron tego nie wyjaśniła. Co się stało? Ta cała awantura, która była na końcu grudnia i na początku stycznia, jest spowodowana brakiem dialogu między rządzącymi, ale to nie tylko tymi rządzącymi, tylko sytuacja już jest od wielu, wielu lat, że brakuje dialogu między środowiskiem medycznym, i mówię tu o środowisku lekarskim, o organizacjach, które reprezentują środowisko lekarskie, jak również organizacje, które reprezentują środowisko inne medyczne, czyli i ratowników medycznych, i pielęgniarki. Jak to powiedział pięknie nasz prezydent Komorowski, dialog jest fundamentem funkcjonowania społeczeństwa. Tego dialogu niestety nie było i doszło do tego, że zaczęto na siłę wprowadzać pewne nieprzygotowane zmiany w organizacji ochrony zdrowia, bo my w tej chwili już nie mamy służby zdrowia, tylko od 2000 roku pojęcie służby zdrowia zostało zastąpione ochroną zdrowia. I te zmiany nie były konsultowane ze środowiskiem lekarskim, nie było żadnego pakietu takiego, który byłby testowany. Zostały na siłę wprowadzone, a były niekorzystne dla, przede wszystkim dla chorych. A pani doktor, dla przykładu może powiem taka bardzo prosta sprawa, bo może nie wszyscy rozumieją, na czym polega pakiet onkologiczny. Właśnie o to chciałam pakiet zapytać. Pakiet onkologiczny to jest zmiana organizacji diagnostyki chorych z podejrzeniem choroby nowotworowej. Czyli ten pacjent, który ma podejrzenie choroby nowotworowej, ma w tej chwili mieć całą właściwie tą podstawową diagnostykę onkologiczną wykonaną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli lekarza rodzinnego, i to oni właśnie się buntowali przeciwko temu pakietowi. Tak, co tam było złego w tym? Co w tym pakiecie jest złego? Przede wszystkim zostały przerzucone pewne badania, które miały wykonywać lekarz rodzinny. To są badania specjalistyczne. Na przykład było USG krtani, USG sutka, USG jąder, dokładne USG tarczycy. Lekarze rodzinni nie mają takich możliwości. Po pierwsze, nie mają takiej możliwości. Po drugie, nie mają być może takiego sprzętu doskonałego. Po trzecie, żeby takie wykonywać badania, trzeba mieć naprawdę bardzo duże umiejętności w zakresie radiodiagnostyki. Trzeba być onkologiem po prostu. Trzeba chyba być, prawda? Dobrym na przykład ultrasonografistą. Tak? U nas w Wałbrzychu może takich osób, które oceniają na przykład zmiany nowotworowe jądra czy zmiany nowotworowe tarczycy, może takich specjalistów jest 5, prawda? A lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest wielu. Druga rzecz to jest taka, że po prostu w tym pakiecie onkologicznym zabrano finanse, które szły na inne choroby. Czyli to nie poszły za tym dodatkowe finanse. To nie było dodatkowe. Nie były dodatkowe, tylko z puli ogólnej. Z puli ogólnej. Między innymi od kilku lat lekarze rodzinni mieli specjalną priorytet, jeśli chodzi o leczenie chorób z cukrzycą oraz chorób kardiologicznych. I ten pakiet zabierał tą możliwość takiej szczególnej opieki lekarzowi rodzinnemu, jeśli chodzi o chorych z cukrzycą oraz chorych kardiologicznych. Tak? Czyli komuś dano, żeby najpierw komuś zabrano. Zabrać. Druga sprawa, bardzo moim zdaniem bulwersująca, którą powinien zająć się rzecznik praw pacjenta. Mianowicie, pamiętacie państwo, kiedyś funkcjonowały tak zwane poradnie wenerologiczne, tak? Gdzie pacjent, który miał bardzo wstydliwą chorobę, mógł w godzinach wieczornych, całodobowych, niepostrzeżenie skorzystać z porady i to było ochronione, jego dane były chronione. Mógł się czuć bezpiecznie. W tej chwili, w tym pakiecie,
zostały skierowania do dermatologa oraz do okulisty, te skierowania teraz pacjent musi mieć od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli znów najpierw do rodzinnego, proszę sobie, kolejka. Tak, proszę sobie wyobrazić młodego człowieka, a teraz w tych przypadków w tej chwili jest bardzo dużo, bo niestety, ale choroby weneryczne w dalszym ciągu są i wręcz. A właśnie wydawało się, że sytuacja została opanowana. Nie jest opanowana. Tym bardziej, że właśnie zmieniony, nie ma już tych poradni. Tym wszystkim zajmowali się dermatolodzy. W tej chwili taki pacjent mógł spokojnie iść bez skierowania do dermatologa. Została mu zapewniona opieka, zbadany, dyskrecja. I mógł podjąć leczenie. I mógł podjąć decyzję. Teraz musi się zgłosić z takimi bardzo intymnymi sprawami do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poprosić o skierowanie i stać w kolejce, prawda? Już nie jest taki anonimowy. Czyli wydłuża się lekarze, leczenie. My jako lekarze uważamy, że to jest wbrew etyce w ogóle i to jest przeciwko pacjentowi. Druga sprawa, skierowania do okulisty. Ja rozumiem, że lekarz domowy może się zająć leczeniem gradówki, jakiegoś lekkiego zapalenia spojówek. Ale większość chorób okulistycznych, no niestety, ma tryb ostry. Wydłużanie kolejki do tego okulisty, a jeszcze również skierowanie pacjentów przez lekarza POZ-u tylko po to, żeby zmienić okulary, spowoduje olbrzymie kolejki u lekarzy. I tak są kolejki do okulisty wielomiesięczne. No tak, a teraz będą jeszcze większe. I nawet na zmianę okularów też również musi dostać pacjent skierowanie od okulisty. I jeszcze do tego wszystiego teraz dochodzi pakiet onkologiczny. I ten pakiet i to wszystko na lekarza rodzinnego tak, spada. To jest raz. A drugie, że ten pakiet onkologiczny również jest ta część, którą załatwia, jak gdyby zajmuje się tym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ale również jest ta część, która spada na szpitalnictwo. I teraz czego my się obawiamy? Obawiamy się tego, bo tego nikt nie przetestował. Z każdej puli, z każdego oddziału praktycznie jest wydzielony pakiet, czyli finanse, które są przeznaczone na pakiet onkologiczny. To nie są dodatkowe finanse, tak jak było kiedyś, które wpompowano w kardiologię. Dzięki dodatkowym finansom, które były wpompowane w kardiologię, w każdym praktycznie mieście są ośrodki interwencji kardiologicznej i pacjent z zawałem nie musi jeździć kilkadziesiąt kilometrów. Tutaj niestety tych pieniędzy nie ma. Te pieniądze zostały wydzielone z puli leczenia innych pacjentów. Czyli jest komuś to zabrano. Nierównoważność jak gdyby podmiotów i tego pacjenta jako podmiotu, którym ma się zajmować pacjent. Czyli jakieś wydzielenie. To jest niezgodne z naszą etyką. Ponieważ no jak mamy, czy pacjent onkologiczny jest lepszym pacjentem od pacjenta, który ma ciężką chorobę płuc, obturacyjną chorobę płuc, tak? Nie. Są inne choroby również śmiertelne. Więc jest to jednak zabranie komuś czegoś. Druga kwestia to była kwestia jeszcze tego, że no, nie były przygotowane te rozporządzenia. Czyli wchodziło coś, lekarze mieli podpisywać umowy, do których jeszcze nie było żadnych rozporządzeń. Czyli podpisywać podpisywali im blanko coś, czego nie znali dokładnie, czego co było dokładnie dla nich nie tajemnicą. To jest, część lekarzy do mnie dzwoniło, nie tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ale również lekarzy z ambulatoryjnej opieki, tak zwanych AOS-ów, czyli ambulatoryjna opieka specjalistyczna, że otrzymali tylko taką informację, że będą mieli przedłużoną umowę, ale na jakich warunkach to się okaże później. No nikt nie podpisuje umowy, nie wiedząc na jakich warunkach będzie pracował. Jakie mogą być efekty tego postępowania, tej aktualnej sytuacji? Jak powinien się zachować pacjent? Co pani może doradzić? No bo mleko się rozlało. Jak powinien pacjent postąpić, żeby sobie nie zaszkodzić? Żeby się zacząć leczyć. Te ustalenia, które dzięki tej akcji protestacyjnej Porozumienia Zielonogórskiego udało się z ministerstwem ustalić, w pewien sposób hamują te niebezpieczne rewiry tej nowego pakietu onkologicznego. Mianowicie chodziło o to, żeby ci pacjenci mogli nie byli limitowani.
bo jak gdyby założeniem pakietu onkologicznego było to, żeby ci pacjenci onkologiczni nie mieli limitów. Żeby prawda? Potem tych nadwykonań tak zwanych nie było i użerania się o pieniądze znów. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i nie tylko, ten, który rozpoznaje nowotwora albo podejrzewa chorobę nowotworową, musi założyć tak zwaną zieloną kartę. To bardzo pięknie wygląda w spocie telewizyjnym. Tak, w spocie wygląda jakie pięknie, to proste wszystko. Tak, tylko że ten pacjent jest jak gdyby naznaczony, namaszczony, to też jego dane osobowe, chyba nie każdy sobie życzy, żeby wszyscy w jego dzielnicy wiedzieli, że on choruje na chorobę nowotworową. Z tym się wiąże szereg aspektów i prawnych, i ubezpieczeniowych, no ale pomijmy ten fakt. Ten lekarz, który mógł wydać tylko 30, na początku tylko 15 tych kart, i dopiero po 6 tygodniach miała być weryfikacja, czy rzeczywiście u tej osoby potwierdziła się choroba nowotworowa. Dopóki ta weryfikacja miała być nieprzeprowadzona, czyli przez 13 tygodni ten lekarz nie mógł już nikomu takiej karty założyć. Czyli no, znów ten limit, czyli znów ograniczenia. To miało być nielimitowanie, takie ale się okazało, że to administracyjne limitowanie jeszcze większe, bo przez 13 tygodni ten lekarz nie mógłby wystawić takiej nowej zielonej karty. Lekarze próbowali w pierwszych dniach stycznia już te karty wypełniać. Okazało się, że to jest szalony problem administracyjny, że to jest bardzo skomplikowana procedura. Procedura internetowa. Trzeba się połączyć z internetem. Okazuje się, że nie było tych rozporządzeń, nie było jeszcze tych umów. W związku z powyższym ten podmiot nie mógł się połączyć. To jest czasochłonne. No i ta biurokracja, która również zabija. Druga... Czy to już działa, pani doktor? Czy to już tak, po prostu działa? Tak, to znaczy część już, no, te podmioty, które podpisały tą umowę. To już to muszą robić. Muszą to wdrażać, szpitale to wdrażają. Jak to wyjdzie, czy to będzie rzeczywiście z jakimś dobrym wynikiem ekonomicznym, i wynikiem dobrym dla pacjentów, To czas okaże. My byliśmy za tym, żeby był program pilotażowy i dopiero na podstawie programu pilotażowego, żeby dopiero żeby ocenić... Żeby po prostu sprawdzić na żywym organizmie, jak to dlatego, będzie funkcjonować. Dlatego, że eksperymentujemy. Na żywym ludziach. Organizmie, na ludziach. Tak nie może być. I dlatego uważam, że to jest dobry przyczynek, że było to spotkanie z ministrem Arłukowiczem i że się środowisko nie tylko rządowe, ale w ogóle obywatele zainteresowali się problemem, bo tak jak powiedziałam, no potrzebna jest ogólnopolska dyskusja na temat, co dalej w służbie zdrowia. Bo na pewno nie ma w Polsce człowieka, który jest w pełni zadowolony z działania służby zdrowia w Polsce. I to zarówno jeśli chodzi o chorych, tak jak i personel medyczny. Mamy najmniejszą ilość lekarzy w Unii Europejskiej. 2,2 lekarza na 1000 mieszkańców, gdzie a normalnie jaka powinna w Unii być norma? Jest powyżej 4,7 do 7,6, najmniejszą. I teraz w tej chwili znowu jest następny pakiet, to jest tych pakietów mnóstwo, jest zmiana szkolenia przeddyplomowego i podyplomowego lekarzy. Chodzi o to, żeby wyprodukować szybko lekarzy i lekarzy specjalistów. Ja zanim stałam się specjalistą, musiałam się 12 lat uczyć. 12 lat, czyli 6 lat studiów, rok stażu, 3 lata jedynka, 3 lata następna specjalizacja dwójka i następna nadspecjalizacja 5 lat i później następną robiłam specjalizację, następnie 4 lata. Czyli zanim stałam się pełnowartościowym lekarzem specjalistą, bardzo długo się uczyłam. W tej chwili rząd zakłada, że wyprodukuje, bo tak to nazywam, specjalistów w ciągu 5 lat po studiach. Zlikwidowany jest staż medyczny. W ramach te zajęcia, które miały być na stażu medycznym, te procedury, których miał się nauczyć lekarz, zostały przesunięte do studiów. I po studiach lekarz już ma pełne prawo wykonywania zawodu, a przedtem przez rok miał tylko ograniczone prawo musiał się jeszcze wiele uczyć od starszych kolegów. W tej chwili będzie pełnoprawnym, będzie robił specjalizację, w ciągu 5 lat stanie się pełnoprawnym specjalistą. Czy to rozwiąże problem niedoboru lekarzy w Polsce? No, my to nazywamy jako lekarze, że jest to felczeryzacja zawodu lekarskiego, bo taki lekarz szybko wyuczony to nie będzie pewnie, jakość tego szkolenia nie będzie najlepsza. A po drugie, jeżeli nie będą zapewnione w Polsce dobre warunki pracy,
tak zwana bezpieczeństwo wykonywania pracy, bo o to nam najbardziej chodzi. Bo cały czas rząd nam zarzuca, że finanse nie. Chodzi nam o bezpieczeństwo wykonywania zawodu. Jeżeli w Polsce nie będzie zabezpieczone bezpieczeństwo wykonywania zawodu, to tych lekarzy i tak będzie mało. Będą wyjeżdżali. Pani doktor, powiedzmy na zakończenie, czy w obecnej sytuacji, czy jest cień nadziei na to, że jednak współpraca się ułoży między rządem, między ministerstwem a środowiskiem lekarskim i czy pacjenci mogą w miarę spokojnie liczyć na to, że to leczenie, które im jest potrzebne, zostanie podjęte i że ta droga jakoś się wyprostuje. Że my jesteśmy uczeni, że czy damy trochę nadziei pacjentom? Oczywiście. Mnie przez tyle lat nauki i pracy uczono, że pacjent jest najważniejszy i dobro pacjenta jest najważniejsze. I chcemy tak leczyć pacjentów i diagnozować jak najlepiej umiemy. I myślę, że każdy lekarz dla pacjenta zrobi wszystko, żeby go zdiagnozować i żeby go leczyć jak najskuteczniej. Natomiast faktem jest, że lekarzy jest za mało i faktem jest, że mamy takie ograniczenia administracyjne, mamy ograniczenia finansowe, proceduralne, że niektórych rzeczy, pomimo naszych chęci, nie możemy wykonać. I pacjenci powinni to zrozumieć, nie być agresywni wobec nas, bo w pewnej sytuacji my stajemy przed murem i chcemy tym pacjentom pomóc, ale niestety nie możemy, bo przepisy nam na to nie pozwalają, nie pozwalają nam na to procedury, jakie mamy narzucone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I pacjenci muszą się uzbroić w cierpliwość. Wszystko będziemy robić, żeby leczyć jak najlepiej umiemy, ale liczymy też na poparcie pacjentów i na zrozumienie. Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Nadzieja w lekarzach, rzeczywiście, ale może życzmy sobie zdrowia. No, życzmy zdrowia mieszkańcom Wałbrzycha, oby jak najmniej było tych interwencji potrzebnych. Naszym gościem była Dorota Radziszewska, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, czynny lekarz, nefrolog, ordynator oddziału nefrologicznego w Szpitalu Górniczym w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję za rozmowę, za te wyjaśnienia. Również. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja również życzę wszystkim mieszkańcom Wałbrzycha, przede wszystkim zdrowia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.